Cześć wszystkim. Dobra, zaczynamy. Od razu tam wrzuciłem też opisie to, co tam jest w tej aktualizacji. W ogóle chciałem wrócić do tej gierki, jak będzie aktualizacja jakaś. Tak sobie patrzę, o kurczę, była aktualizacja. Dobra, najważniejsze tam te poprawki jakieś takie oświetleniowe wprowadzili, czyli to, co mi się tam wydarzyło na pierwszej transmisji. Co tam jeszcze? Ta niby blokada. Też jak wrzucałem rybkę do tego, do siatki, to też niby to naprawili. Zobaczymy. A kolejna sprawa, o jak idziemy w tym trybie, co ja narzekałem, że nie mogę tak ruszać, bo mnie to denerwuje. O. Jakaś taka stała wysokość była, pamiętacie? Nie wiem, coś takiego było, że nie można było ruszać, nie? A teraz można, o, góra, dół. Do tego, jak naciśniemy sobie prawy przycisk myszy, to możemy sobie dookoła naszego gostka pojeździć. I to jest fajna sprawa, bo jak złapiemy sobie rybkę, w ogóle kurczę, jakie miniaturki będzie można teraz trzaskać. Fajna sprawa, nie? No, to będzie fajnie. Dobra, to wychodzimy teraz z tego trybu. Żeby wyjść z tego trybu takiego bez chuda, trzeba nacisnąć Shift plus U. Dobra, to zaczynamy. Ja tak na szybko kupiłem sobie jakieś tam białe robaki, cześć, cześć. Kupiłem sobie ostatnio takie jakieś tak niebiałe, co ja mówię, czerwone robale. Zostawimy siatkę. Wyciągniemy wędkę. O, teraz kurczę, teraz będzie chyba inny komfort. Jeszcze mogliby zrobić coś takiego, że scrolle można wziąć, oddalić i przybliżyć to, bo może by się przydało. Nie wiem. Dobra, w każdym razie, co ja wyciągnąłem? Wyciągnąłem ostatnio szczupaka. Przeszedłem, włączyłem sobie grę na, nie wiem, dosłownie 3 minuty, czy coś takiego. I nie wyciągnąłem na tego czerwonego robaka szczupaka, jakiegoś takiego małego. Ale nie mogę mu przejść. O, jest jakiś braniąc. Już jest braniąc. Ciekawe, czy to zaciąłem. Nie mogę mu zrobić jakiejś sensownej miniaturki. Teraz to wykorzystamy. Teraz to wykorzystamy, bo jak nacisnę prawy przycisk myszy. Tylko jak to zrobić, żeby... O, trzeba będzie się nauczyć. Z tej perspektywy jakoś dziwnie. Okay. Już jest jakiś potencjał, żeby pojeździć koło tego zawodnika. No, to mi się podoba. Zaraz wpadnę do wody. Trochę za daleko tą siatkę rozstawiłem. Wszystko dobrze słychać, widać. Gdzie ja to rzuciłem? Dobra, jest fajnie. Ten to rzucę. W ogóle tam jest jakiś taki fajny opis, bym musiał sobie zobaczyć. Bo coś tam było więcej informacji rozpisane przez twórców. Ale to się będę musiał skupić. Jest jakieś branko. Za dużo żyłki mam. Tak to na pewno nie zatnę. A, kurczę. A propos, w opisie też wam wrzuciłem. Podobno naprawili żaby, które już nie skaczą w wodzie. Widzicie te łabędzie tam? One przy chwilą w powietrzu fruwały. Znaczy fruwały, chodziły, a teraz... Dobre. O, zeszły na wodę. Ja się zagapiłem w rybie. O, jest leszczyk. Muszę tą siatkę przestawić bliżej. O, jest zdecydowanie za daleko. To było teraz dobre. Co te łabędzie tam robiły? Nie tak. Tu bliżej, tu o. Teraz będzie mi lepiej chyba. Dobra. Ale to będziemy mocne teraz. Spróbuję znaleźć te żaby, które rzekomo nie skaczą teraz w wodzie, tylko pływają. Zobaczymy, czy gdzieś coś takiego będzie, nie? Ale wam powiem. Jakoś tak czuję, jakby tu jakiś taki. To łapanie jakby było trochę zmienione, zmodyfikowane. Chociaż. Według opisu nic nie ma takiego, nic nie nastąpiło. Abym ten, no. Dzięki za łapeczki, nie?
Znacznie mi się przydają. Tak podobno. Dawać mi szczupaka. Jeszcze bym chciał wam pokazać, jak szczupaki biorą na czerwonego robaka. A, i tą misję mam przecież odpaloną. Co? 15 ryb w ciągu 3 godzin realnych. A to tam jeszcze 9 rybek i będzie to zaliczone. Jakąś kasę bym nazbierał. Ja bym chciał... Będzie ryba? Będzie. Ja bym chciał ten... Jakiś spinning zacząć robić też, nie? Bo to cały czas tym spawnikiem bez sensu. Gruntówek tu jeszcze w demie nie ma. Kiedyś pewnie będą. Co mi się nie podoba? Tu ten rzut nie jest najgorzej, nie? Tu tą rybę powiedzmy, że jeszcze się jakoś zacina. Chociaż tej walki z rybą nie ma prawie żadnej. Ale to wyciąganie tej ryby później, nie? Już jak już podnosiłem do góry jest jakieś takie dziwne. Coś mogliby z tym pomyśleć. Coś mogliby wykombinować. No teraz jak tak na boki buja, mam za dużo żyłki. To już można próbować zaciąć, o. No i zaciął, jest jakaś ryba. Nawet słychać było hamulec. No tu wcale to takie zacinanie nie było wcale takie najgorsze. Dobra, przełączymy się w ten tryb. Powiedzmy taki klasyczny. No znowu tam się coś buja, nie? Ja znam za dużo żyłki, mam za dużo luzu, żeby to pozacinać. Jakoś ten spławik mnie nie przekonuje. Za mocno szarpnę. Trochę mi się jakiś taki wydaje rozmazany. No ciekawe jak żywotnością tego czerwonego robaka, bo made szybko padały. Białe robale przy takim, jak już jest kondycja, o to słowo, kondycja. Przy tej kondycji już poniżej tego środka, to mi zdecydowanie słabiej brały ryby. W ogóle dalej jest to, jak się logujecie do gry, to logujecie się zawsze o godzinie 9. Dobra, jest jakaś ryba. No, jest to, jest szczupak. 15 cm szczupak na czerwonego robaka. To się przełączymy. Albo wyłączymy teraz to. Mogę, o, tutaj tak do miniatureczki też jest jakiś szczupaczek, ale teraz mogę się przełączyć na ten tryb. Nacisnąć prawy przycisk myszy. O, i tak się obkręcić. Tylko kurczę, on się nie obkręci w dół. Nie będzie głowy widać. Mogli właśnie by jeszcze dodać możliwość oddalenia postaci na scrollu. Żeby dało się troszkę oddalić od nas, nie? Jaki mały szczupaczek. Dobre. Dobra, podejdziemy, zobaczymy czy trafię do siatki. To jest kłusownik, takie szczupaki wrzuca do siaty. Nie ma tu żadnej kary? Mogliby wprowadzić coś. O. Mogę udawać, że jestem na prawdziwych rybach. Najgorzej to nie wygląda. Coś się zacięło. Nie ma ryby. Ale sfejlował teraz. Tam się okoń rzuca. Ale wiecie co? Jeszcze właśnie, a propos tego, ja zaczynałem. Mówiłem, będę miał te czerwone robale, to może będę łowił te okonie. Okonie jeszcze ani jednego przecież nie miałem. za to łowię te. Za to łowię. O, coś tu walczy. Za to łowię szczupaki. Leszczyk. Teraz jak tu pokazać? Shift U. 12 cm. No nie.
Dobra, wrzucamy to. Jak to było z tymi ustawieniami graficznymi? Bo ja przełączyłem się wtedy z ultra na wysokie, ale czy można coś poza tym robić? Zmieniać? Nie można nic zrobić. Wiecie, co bym chciał zrobić? Ten. Chciałbym przestawić na przykład jakąś tą, jakąś ilość tekstu czy zasięg renderowania, bo tu, o, znowu łabędzie coś odwalają. Chodzą po wodzie. Bo tutaj jako tako ta woda wygląda, wszystko jest fajnie, ale przydałoby się zrobić możliwość tego zwiększenia zasięgu renderowania, żeby te drzewa tam z tyłu wyglądały fajnie. To byłoby spoko. Znowu się tam okoń rzuca po prawej. Rybki, rybki. To jest jakieś branie, czy co? Jak się za dużo żyłki zostawi, za dużo luzu, to nie można tego jakby prawym przyciskiem zaciąć. A żeby zaciąć w ogóle, to trzeba trzymać ten prawy. No ryby brać, brać. Jak żywotnością tego robala, o właśnie, zaraz zobaczymy. Teraz ryby nie biorą i zmienimy to, czego wymienię trochę. Gdzie jest ten haczyk? O. To jest coś zmieni podobno. Wyrzucimy tego i założymy świeżego. Myślę, że to będzie miało wpływ. No już coś wzięło, nie? Czy ja zaciąłem to? Taki to ma wpływ. Czy za długo nie można łowić jedną przynętą? O, cześć, cześć. Bo ryba się tam rzuca. Wiesz co, w pierwszą część to ja nie grałem, nie mam pojęcia kompletnie, nie? Sam jestem ciekaw, co to mogłoby być. Cześć, cześć.
To myślę, że coś później odpalę, nie? Z Ruska. Tylko muszę pomyśleć co. Muszę pomyśleć co robić. Gdzieś musiał jakieś tam ogarnąć. Robi coś. Inne studio robi tego. Ale ten, co, na morze mam iść? No jakbyś chciał, to mogę iść tam na godzinę. Zobaczysz, jak tam choinka działa na morzu, nie? To jest kosmos. Bo jest ryba. Nie wiem, nie mam pojęcia. Tylko, że tu raczej dość uboga ta gra jest, nie? Bo jakiej ta wielkości rybka jest? Jeszcze pewnie mniejszy, a to jest krąbik. No. O, wyrzuciłem rybę do wody. Dobry jestem? Dobra. Ale ten. Ale no tu dużo elementów nie ma. Chciałem sprawdzić, bo w opisie zrobili tak, że się zmieniło ten. To zaraz na początku transmisji mówiłem, co tam ten wprowadzone jest. Ale tak. Mam tą rybę? Mam. Czy ja jestem za daleko siatki? Teraz już nie. Biełaja, Alt F4. Zbolenie nie ma co walczyć chyba. Bez sensu walka z boleniem jest. Chyba, że chcesz zaliczyć jakąś dużą rybę, ale tak naprawdę to marnowanie czasu, nie? Bo już byś wyciągnął ileś tam lipienie w tym czasie. Mam rybę czy nie? Dobra, wracając do tego, to tak. Poprawili to, co w pierwszej transmisji, czyli to miałem jakiś taki bug z tym oświetleniem, jak wszedłem do namiotu i wyszedłem, nie? To podobno naprawili. Hamulec mi tu szaleje. O! Ten karaś waży. No, spory, 16 gram. 16 centymetrów, 37 gram. W sumie 370 gram. Dobra. Trafię czy nie? Chyba trafił. Dobra. Co tam jeszcze zrobili? Ten bug, który w kolejnej transmisji był, czyli. Właśnie przy wrzuceniu do siatki się zbagowałem i musiałem grę włączyć, wyłączyć. Wyłączyć, włączyć. To niby też naprawili. Może to, co się wydarzyło na poprzednim transmisji na samym końcu, jakiś rekord też osobisty, czy co? A nie, wykonałem zadanie. O. Wykonałem zadanie. Dostałem monety teraz. Dobra, to pójdziemy załatwić kolejne zadanko. Po kolejne zadanko. I ten. Może ten bug na końcu, który tam się wydarzył, to był podobny do tego wkładania do siatki. Nie wiem, czy siatki przypadkiem nie wyciągałem, nie zbagowałem się. Dobra. Kolejna sprawa to dodali to, co marudziłem, czyli była jakby stała wysokość tej kamery, a ja mówiłem o fajnie by było, jakby mógł góra-dół sterować przy chodzeniu. To tak, o cześć, cześć. To takie coś dodali. O, takie coś jest. Także jest spoko już. Żabę niby naprawili jeszcze. To chyba tyle, nie? A, i wiem. I jeszcze dodali to, że jak jesteśmy w takiej kamerze, to mogę nacisnąć prawy przycisk myszy i siebie oglądać. Czyli jak mamy rybę w łapsku, to możemy sobie fajną miniaturę trzasnąć, jak będzie coś dużego. Dobra, Helga, dawaj zadanie. Złap 5 kg dowolnego gatunku w czasie 2 godzin. Ej, to teraz kobieto to przegięłaś, nie? 2 kg to nie jest mało. Czy mało? Nie wiem, zobaczymy. Mam siatkę, zostawiłem chyba. No. Także, no, coś naprawiają, nie? No, gra jest za darmo. To w opisie ten, jak sobie tam klikniesz, pokaż więcej zapewne. No, pokaż więcej. To masz link do tego, do Steama. Ma dwa przełożenia. Na zamknięciu 70. No to pod, nie wiem, pod te wędki morskie takie na 60 kg to będzie spoko, nie? Nie wiem, że gra nie zachwyca, ale warto Adam sobie sprawdzić, nie? Za darmo. Jak za darmo, to uczciwa cena, nie? Zawsze się śmieję. Ten masz.
Zbychu, u mnie na tym, na Discordzie, w linkach, pierwszy link jak otworzysz, to masz ten, to masz do skory szczytu Google'a. Co ta ryba tak jedzie? Nie, to wiadomo, że to rusek to wiesz, to jest co innego. Na ruska się dużo narzeka, ale... Ale jak się człowiek już przyzwyczai i wie, ogarnia tam, to tam to jest zupełnie inne granie. Ale ludzie lubią odskocznie nieraz wejść sobie, włączyć coś, popatrzeć, posprawdzać. To można chwilę. Ja byłem ciekaw, czy naprawili te bugi. Chciałem zrobić jakąś transmisję, jak będzie po jakimś update'cie. A patrzę, kurczę, było 2 dni temu niby. Nie wiem, jakie to sprawdzałem. Także no, coś bierze. Ale coś w tym jest, co ja wtedy mówiłem. Co ja wtedy mówiłem z tą kondycją przynęty. Jak jest świeża, całkiem przynęta, to zupełnie inne brania są. Od razu biorą ryby. O, nie udało mi się zaciąć. Ale jak jest już taka trochę bardziej obgryziona, to jest gorzej. Nie wiem, to musielibyście mi powiedzieć, kto grał w tego, nie? Jak ktoś grał w tego Professional Fishing 1, czy tak było właśnie, że mieli coś takiego, jak ta kondycja tutaj tych sprzętów? Że wtedy gorzej brały? Dobry, dobry. Musimy żaby znaleźć. Ja bym musiał shorta z łabędzi zrobić, bo łabędzie były dobre. Łabędzie schodziły z nieba, po czym siadły na wodę i zaczęły pływać. Zaciąłem to, czy nie? Kondycji sprzętu nie było. Kurczę. Oj! Pierwszy okoń! Ja cię nie mogę! Pierwszy okoń. A już mówiłem, że chyba mi nie biorą. Oj, widzicie, teraz można prawie przycisk myszy przytrzymać i sobie się poobkręcać. Tylko jest jakieś głupie to. O, to jest głupie. Co to za miniaturka? Ctrl-U, że nie mogę o sobie zrobić tak. O. Ale. Cykniemy do miniatury fotę. Łokonek. Ale tutaj nie wiem. Najgorzej nie? Najgorzej nie jest. Trafiłem to do siatki. Zobaczymy, czy oni coś tu ogarną. Jak będzie ta gra wyglądała w wersji pełnej? Na Steamie w opisie w jakich to tematach jest? Jak ktoś tam się zachowuje? Co to za zakładka jest? Czas Steama zamknąłem, co ja zrobiłem. To zawsze w tych tam. U mi się Steam teraz nie otwiera. Nie denerwujcie mnie. Dobra, ale tam w dyskusjach właśnie o grze. Tam był ten opis patcha, a jeszcze przed tym jest jakiś taki wielki, a opis tylko po angielsku to jest wszystko wstawione. Przez deweloperów chyba opisane. Że ocena średnia gry jest chyba 3 coś tam na 5 czy 7 czy coś takiego. To chyba w sumie nieźle jak na ten etap. No i tam jest jakiś spory opis właśnie tego, jak oni będą coś, co będą chcieli w tej grze robić. Sam jestem ciekaw w ogóle ceny, nie? Ile profesjonal jedynka kosztowało? Za darmo było? Co ty gadasz? Nie ma nic za darmo. Ha, takie mieli.
To tak mogło być, nie? Tak mogli zrobić pewnie. To może to nie jest zły model, nie? Ja zawsze mówię, że jak ktoś coś chce sobie kupić, to sobie kupi. Mają większy rynek, nie? Na pewno na grę. No, dzięki za łapeczki w górę. Znowu ten czerwony robal słabo wygląda, to wtedy słaby i dużo bierze. A jak go zmienię, pewnie to zaraz będą lepiej brały. Się skupiłem na tych łabędziach, one teraz pływają. Ciekawe, co za chwilę zrobią. Czy 2 godziny na 5 kg ryby? Dobra. Ale zmieniamy tą przynętę, bo nerwica weźmie zaraz. I wezmę to sobie trochę płyciej. Było coś takiego, jak teraz jest. Dobra, zakładamy to. Było coś takiego, jak te tutaj punkty. Te tutaj punkty. Nie wiem, co to za punkty są. Tu są doświadczenia, tu są te punkty. Tracę je po 100 punktów, jak się utopię, nie? Już się utopiłem 3 razy, 2 razy celowo. No, póki co to nie wiem, po co one są. Może będą jakieś umiejętności, za które się będzie te punkty mogło kupić. Nie no, 3 razy się utopiłem. Od razu na początku transmisji się utopiłem. Zaciąłem tą rybę? Zaciąłem. Czyli jest sporo różnic względem tego. Tak jak pytałeś, co jest innego w tej grze, no to już znaleźliśmy kilka rzeczy, że są inne niż tam w jedynce. Są te dwa takie tryby, które można się przełączyć. Taki tryb i taki tryb, nie? Ostatnio nie łowiłem w ogóle tym, a dzisiaj się jakoś, nie wiem, lepiej łowi. Nie wiem dlaczego. Czy coś się zmieniło, że to jest lepszy feeling tego? Nie wiem. Trudno mi powiedzieć. Wydaje mi się, że się lepiej to ogląda. A jest coś takiego F2. Zaraz zobaczymy, co jest pod F2. Co to za statystyki? Ilość ryb? Tam nie wchodziliśmy jeszcze. Bo jeszcze nie wchodziłem. Ile się utopiłem? Czekaj. Utopiłem się na pewno na początku transmisji, bo płynę od razu przez jezioro, bo stwierdziłem, no skoro się da w grze pływać, to płynę, nie? Ale ta stamina tam jest i ona ogranicza mocno to, co. To pływanie. No nie da się. Co? Później się utopiłem, bo tak? Nie wiem, czy się jeszcze raz przypadkiem nie utopiłem. Może to 4 były zgony. A na drugiej transmisji się utopiłem też na samym początku, bo jest niby fajnie, bo można rozstawić sobie ten namiot. Ale też powoduje to problemem, bo jak miałem rozstawiony namiot tam gdzieś po drugiej stronie łowiska, nie mam mapy i kompletnie nie wiedziałem, gdzie ja mogłem być. Ja tam gdzieś byłem, a mi się skończył spławik, bo kondycja spławika jest. Zresztą tu widać, że on tamten. I jak sobie on jest niby za darmo, ale ich nie kupiłem więcej. Za darmo ich nie kupiłem, nie? Fajnie to brzmi. No ale nie kupiłem ich więcej, nie miałem ich, więc musiałem się udać do sklepu, a żeby się udać do sklepu, to bym musiał teraz znowu iść taki kawał i stwierdziłem w sumie, to popłynie mi się utopię, nie? No. A tu mówisz, taki cyrk był, tak? Że najgorszym sprzęcie łapało się, najsłabszym łapało się sumy po 50 kg. No to nie. To chyba tego nie będzie, bo słychać zresztą hamulec. On nawet na tym słabym sprzęcie tutaj. O, słychać go? On nawet tutaj zaczyna pracować. O, ryba mi puściła, ej.
Jak się bawi, to porywa ucieka? Było słychać. Było ją słychać, przecież siedziała. Także mi się wydaje, nie wiem, zobaczymy, jakie ryby złapałem. 370 gram miała ryba? Tu mnie trochę denerwuje, bo wydaje mi się, że mam jakiś tam zapas żyłki. Ja nacisnę lewym, żeby go trochę tam skrócić. A on już ten, z pławik opada, tak? Czy jest mniejszy niż się wydaje? A znowu nie wiem, czy zacznę prawym brać. O, prawym jakbym teraz zacinał. Wielki luz. 64 zamknięcia. To może się nada do czegoś, co? No teraz jak tak trochę się bokiem wychylał ten spławik, to już by można próbować tą rybę zaciąć. Kurczę, masa tych małych krąbi. Ja mam czwarty poziom. Teraz powinien być piąty już. Ile mi brakuje? Dwa punkciki. Muszę jakąś rybę wyciągnąć jedną. Ta misja się tam zaliczy, ale ja bym zobaczył, bo pewnie o dzięki za łapeczki w górę, ja bym zobaczył, czy zacznę brać mi większe ryby, jak założę jeszcze większy hak. Bo zaczyna się chyba od 18 rozmiaru. Na drugim poziomie chyba mogłem kupić 16, wydaje mi się, nie? Wtedy kupiłem te haki. Teraz bym poszedł kupić jeszcze trochę czerwonych robali. I kupił jakieś większe haki, jeżeli jest taka możliwość. Łowić, kurczę, 16, nie wiem, 12 by się jakieś przydała, może by. Może to będzie miało wpływ, będą brały większe ryby. Nie wiem, może się powinno dalej rzucać. Ale właśnie to jest na razie głupie, wiesz, ten. No to już pytałeś, bo właśnie mój imiennik w ogóle, nie? O, trochę pracuje ta ryba. Ale w tym momencie ona już kończy pracować. Już się zmęczyła. Dobra, i wyskoczy, że wbiłem poziom. O, wbiłem poziomek. Dobra, jakieś tam punkty dostaję. Wyłączymy tego chuda, wędkę schowamy i będziemy biegli. O, biegniemy teraz do tego. Tu jest ten namiocik. Jakbyś czegoś chciał schować namiocik, to namiocik się podchodzi, naciska T i się zwija. I tak samo naciskamy T i się rozwija. I tu można sobie wejść, nacisnąć E i się przespać. Tego nie zobaczycie, bo muszę pokazać chuda. Hud Shift U. Shift U się naciska. I możemy iść spać na ileś czasu. Tylko że w sumie nie wiemy, jaki to ma wpływ na brania. Ja na początku twierdziłem, jak zaczynałem pierwszy raz w to grać, że pomaga to w ilości brań. I że rano, na przykład 5 rano lepiej brały, nie? Mam teraz grafikę na wysokie ustawione. Tylko że właśnie te ustawienia graficzne mnie denerwują. Jest albo ultra, albo wysokie. Ultra to nawet mi 4070 Ti prawie cisło na maksa. Nie wiem, może dzisiaj byłoby lepiej. I przydałoby się tak, że mam to wysokie ustawione, ale mogę zmienić sobie tego. O, jakiś szczupak Heliga masz. A to on był, ale on był wtedy, nie? Ten szczupak tu u niej. No. Że można zostawić te wysokie, ale można było przy okazji jeszcze tego. Na przykład ustawić zasięg rysowania, żebym miał ten. Żeby te drzewa z daleka wyglądały ładnie tam. Dobra, taki kołowrotek kosztuje 6000. To jest skurcz, to jest trochę misji do robienia. Żyłki jakieś wytrzymalcze kosztują. A to ma kilogram, dwie, kilo, jeden, dwa wytrzymałości, tak? Ja taką łowię. No, tam będą cyrki, jakby chciał łowić jakąś większą rybę, ale na razie to chyba ten karaś to był największy karaś, zarazem ryba, jaką złowiłem. Spławików więcej nie ma, koszyczków nie ma, ciężarków, tu nic nie update'owali, ciężarki w sumie nie wiem po co są, co miałoby to zmienić.
Teraz tak, hak, hak. Są tu jakieś lepsze haki. I te mi się odblokowały na tych poziomach, na którym jestem. Dobra, to sobie kupimy tu. Kupimy sobie dwie dziesiątki, kupimy sobie dwie dwunastki, czternastki, jeszcze jedną szesnastkę. To sprzymek, to bym musiał kupić sobie tych czerwonych robaków. Białych. Przydałoby się informacja, ile ja tego mam? Mam. O, jest informacja, ile mam tego. Dobra. A, chciałem narzekać. Jest coś takiego. Widać, ile mam przynęty. A te sztuczne to mnie nie interesują, bo w ogóle są tylko twistery. Dobra, ale jakbyśmy tak chcieli, to stojaki to są bardzo drogie, jak w Ultimate Fishingu. 2500 za stojaki. Nie wiem. Według mnie bez sensu. Kwoty są jakieś takie w tych grach zawyżone. Mogliby zrobić, że te ryby są po 1, 2, a nie po 20. Albo więcej. Tu są te ryby po 10 srebra. Może te większe będą więcej dawały. Sensu, za drogo jest. A, co oni zmienili? Czy ta siatka nie miała być za darmo? Nie wiem. Coś mi się wydawało według opisu. Łodzie będą, sonary jakieś. Coś tam kombinują. Zanęt żadnych nie ma w tej chwili. Ale widać, coś myślą nad tym. To. I co ja chciałem tu jeszcze zobaczyć? Aha, wiem. Wędki. Buntowych nie ma żadnych. Tu jest jeszcze ten inny jakiś teleskop. Czemu on się tym różni? Jest dłuższy, ciężar wyrzutu ma zupełnie inny. Ale też ma wytrzymałość. Największe ryby jest. Ten by można byłoby kupić, ale ja bym się skupił na tym, żeby kupić sobie spinningówkę. Czyli dobra, muszę po tak, musiałbym. No, sporo trzeba zarobić. Półtora. Jakąś tam żyłkę i jakiś kołowrotek będę potrzebował do tego. O, ten jest za drogi. Ale ten jest za darmo. To nawet dobra. To będziemy mogli sobie pośmigać. Czyli jakąś żyłkę będę potrzebował. Jakąkolwiek, to tam. 200 trzeba liczyć przynajmniej. I co? A, kotwiczki, no właśnie. Ale kotwiczek nie mam. To co? Montuje się hak, czy będę. A, to jest dobre pytanie. Na co ja będę zakładał? Aha, one od razu mają tego. Dobra. Od razu mają hak, dobra. A twisterki, tania sprawa. Dobrze. No to coś wiemy. Czyli potrzebuję jakieś. 1500 wędka była, tak? 1500 plus żyłka 200. Czyż jest dobry 1000 prawie potrzebuję. W którą stronę ja poszedłem? Tu jest mój namiocik. Dobra, pierwsza część umarła totalnie. No. Chyba nie. W październiku ta gra podobno ma mieć premierę. To zobaczymy, jak tu będzie z tym. Zawsze się można pobawić. Nie? Zwłaszcza teraz, jak jest za darmo. Dobra, damy dyszkę. O, ale dużo większe jest. Damy świeżego robala. Szkoda, że się nie da założyć więcej robali. To było bardzo fajne. Zobaczymy, co teraz się wydarzy. Weźmij mi aligator. Dobra, czekamy na coś dużego. Jak tam na pewno, jak jestem na rybach, to takie ryby, jak ja tu wyciągam, to tam hakiem dziesiątką, hak dziesiątka wcale nie jest duży hak, nie? Jakby nie patrzał. Naprawdę. Coś tam ugryzło. No ten, to wyciąganie na końcu tej ryby to jest jakieś takie. No, wyrzuciłem rybę do wody. Wziął, gwiznął. 2020 dużo, wiele grało osób. O, widzisz.
To był taki czas, że ja tam sobie rozwijałem konto w Russian Phishingu. Nie myślałem w ogóle, żeby sobie rozwijać jakieś inne. I inaczej w ogóle na to wszystko patrzałem. Teraz mam tak konto rozwinięte i tam nagrywam spoty na jednym kanale, na drugim teraz transmisję prowadzę. Ale zaczynam też na tym phishingowym kanale robić inne gry wędkarskie i plus jakiś real. Trzeba będzie pojechać na ryby w końcu. Rok nie byłem. Przez granie w gry. Haha. No coś będzie trzeba pomyśleć. Coś trzeba ruszać, nie? Trzeba się ruszyć. Nie, nie chciało mi się ten. Jak rozwijałem grę i wróżkę, jak się już przebije jakiś tam pewien poziom, to ten, to już jest fajnie. Że czegoś nowego też by się przydało pograć, porobić, pobawić się. Interesting, o. Tu jest interesting. To wam powiem, fajnie wygląda. A jakbym tak przełączył szybko na Ultrasa? Kompletnie nie ma wpływu na grafikę. Tak według mnie. O, jest okonek. Wziął, wyrzucił rybę na brzeg. Także nawet tak wygląda, ale co? Dałem ultra, według mnie się nic nie zmieniło. Zmienia się coś tutaj tylko w oświetleniu. Zobaczcie na światło. Bo to się od razu zmienia. W zasadzie tylko oświetlenie się zmienia. No tam niską co? Będzie coś gorzej? Widzicie coś inaczej? Ja nic nie widzę, żeby było inaczej. Nie wiem, może postać może będzie inna? Bardziej realistycznie wyglądają? No, nawet nie. Te cienie, o właśnie, zobaczcie to, teraz ten las tam wygląda. No jest gorzej rozjechany chyba niż tam na tej lepszej jakości. Ale ta trawa, tutaj te na blisko nas właśnie te lilie i ta tutaj, nie wiem, powiedzmy co to są, trzciny czy co to jest, jak to określić. No to wygląda spoko. Ten las tutaj tak. Ten tutaj na blisko słabo wygląda. No, nim się możemy wzorować, tutaj zwiększają jakość, nie? Ten tam daleko całkiem źle wygląda. Tak jak źle wyglądał, te drzewa trochę bliżej wyglądają lepiej. Niewiele pomogło. Moim zdaniem na razie nie ma sensu w ogóle katować sprzętu, jak to nie wpływa na jakość. Bez sensu. Ja mówię, ultra pakowałem to bardzo mi obciąża kartę. Nawet mam mocną kartę i tak co z tego jak. Nie wiem. Lepiej to nie wygląda. Właśnie mógłbym sobie GPU-Z odpalić jak ostatnio, bo sobie sprawdzałem. Obciążenie karty. O, jakaś ryba wzięła. Zobaczyć teraz jakie. Oj, tam słychać spławik jakieś ciągniemy. Do tego momentu, a jak już teraz zaczynam tą rybę wyciągać, on jakoś tak hyc do góry. Jak to wygląda? Wyrzuciłem ją. Dobra, łapiemy dalej. Trochę mnie denerwuje to wkładanie tej ryby do siatki. To wam powiem. Obciążenie karty graficznej. Na wysokich jest identyczne obciążenie jak na tych. Czekajcie, zaraz wam powiem. O, słychać hamulec, rybę ciągnę i w tym momencie jak już jeszcze mogła być walka, to jakoś tak
Nienaturalnie ją podnosi. Chociaż teraz się zastanawiam, jak to w rusku wygląda. To też tak nie bardzo, nie? Dobra, teraz było obciążenie, nawet 70% obciążenia karty mam? Co on tutaj? Aha! Obciążenie mam takie w menu. Większe mam obciążenie na średnich w menu niż w grze. Kompletnie się nie zmienia ten obciążenie sprzętu. Ani trochę. Czy zmieniam to, czy zmieniam to. A jak dam ultra? Ostatnio mi to bardzo zajeżdżało sprzęt, a dzisiaj? Nie ma to wpływu. Aha, ma jedynie taki wpływ, że... Zacięłem rybę, czy nie? Ma jedynie wpływ taki, że nagle nie robi 140 klatek. Nie wiem dlaczego. Ja mam synchronizację pionową ustawioną, żeby robił z monitorem równo 144. Nie robi. Ryba zacięta? O, słychać hamulec. A te okonie zaczęły wychodzić, kurczę. Śmiałem, że chciałem okonie łapać, biorę, łapię szczupaki, a teraz nie. Teraz się udaje okonie łowić. Zaraz rzucę gdzieś dalej. Czyli tak, na ultra, mimo że mam zapas mocy i nie jest karta obciążona, to nie robi mi 144. Nie wiecie czemu. Ale taka ciekawostka. Gra przebija mi 8 giga VRAM-u. Ciekawe, jak ktoś ma jakieś takie 3070 albo 3060 Ti z 8 giga RAM-u, kartę graficzną. To musiałby ktoś powiedzieć, nie? Tylko, że ja gram w 1400p, a nie w Full HD. O, jakiś większy okoń. Rekord osobisty. Dobra, wyłączymy HUDa. I teraz się obkręcimy. Ładny okonek. Miniatureczka zrobiona. Taki okoń, a mało waży. Dobra, to pogramy jeszcze do tej pełnej siatki. Spróbuję jeszcze te 2 kg wyciągnąć i starczy tej zabawy. Pewnie wrócę do tej gierki, jak pojawi się jakiś update, nie wiem, mogliby coś wprowadzić, bo na razie to był taki bardziej poprawkowy. Na pewno będę chciał jakieś misje porobić, żeby mi dały sreberko. I jeszcze bym wam chciał, no właśnie, jeżeli bym miał czas, żeby sobie pograć, chyba że to znowu będzie na jakiejś tam transmisji, to może będzie tak, że wrócę trochę prędzej. Wrócę trochę prędzej z jakąś transmisją z tej gry kolejną, bo trzeba będzie ten spinning przetestować. Jak to działa? Fajnie by było. Się bawicie? Bo to spławik to spławik. To nie jest to. To nie jest to. Dobra, miałem gdzieś rzucić dalej tą wędkę. Rzucamy. Ole się zamaknął. No właśnie, to tak zrobimy, nie? Teraz będę miał gdzieś tak około 1000 kasy. Za tą misję dostanę jakąś tam kasę. I jak mi się uda zrobić tak, że... Siedzi ryba? Chyba siedzi. Nie wiem, nie wyciąga, ale w bok płynie, więc jest. O, teraz słychać trochę hamulec. Jak już uzbieram i zmontuję jakiś spinning, to zrobię transmisję ze spinningu, zobaczymy, jak to wygląda spinningowanie. Czy to będzie tak, nie wiem, czy mają jakieś metody wymyślone, że trzeba coś machać tak, czy robić pauzy, czy kręcić, czy jakieś dźwigowanie jeszcze, coś takiego? No i optymalizacja jest średnia, no.
To właśnie, zobacz, nawet UltraTOS wpakowałem i nagle mi nie robi 144 klatek. Teraz też nie, 130 ma. O, teraz, a nagle teraz już miał. A mam obciążoną kartę na 54%. 4070 Ti. No bez jaj, nie? To tak na tym swoim 1660 to w rusku na ultra lecisz. I nie masz problemu, nie? I to w ogóle wygląda zdecydowanie lepiej. Woda mi się podoba. No, woda nie jest najgorsza tutaj, nie? I tutaj ta oprawa graficzna tego, co tu jest przy nas. Ale teraz na przykład wejdę do tego menu, a propos lasu, nie? Wejdę do tego menu, to obciążenie mi wzrosło do 70% karty. Bo ten, a propos, widać ten las z tyłu. Więc jest coś nie tak. A wymagania są chyba tam jakieś podane. Bardzo nędznie wyglądają te tekstury z tyłu. Kurczę, jak mnie to razi. Zupełnie inny odbiór by był, jakby te tekstury tam tego lasu z tyłu byłyby takie ładne, żebym widział piękny las z tyłu. Całkiem inaczej by to się patrzało na tą gierkę. Właśnie nie spojrzałem. A. Dobra. To jest to. Zmieniam teraz tego robala, bo wydaje mi się, że jak jest. Nie wiem, może jestem w błędzie, ale wydaje mi się, że jak on jest taki, to on już jest. On już jest słaby. Dużo gorzej biorą. Jak rzucę tak daleko teraz, da radę rzucić daleko na takim ustawieniu. No, jak daleko rzucił. Cześć wszystkim, kto tam wbił, kto nic nie mówi, ale jak łapkę byście w górę zostawili, to fajnie by było. W pierwszym live'ie z tego profesjonala było 44 łapy, zostały na końcu. Trochę łapek było. Nie wiem, jaką byście grę chcieli oglądać tutaj jeszcze poza ruskiem. To będziemy grać, jak będzie. Cześć, cześć. W to będziemy grać, jak będzie pełna wersja. Będziemy na pewno grać w update, jak będą wychodziły. O, jest okonek. Mam Anglera. Mam Anglera. Tego. Znaczy, Anglera mógłbym pograć. W Fishing Planet mógłbym pograć. Co tam jeszcze? Ultimate Fishinga 2 mam. Jedynkę też mam, bo kupiłem w pakiecie. Tak było śmiesznie, że jak brałem Ultimate Fishinga 2. I kupiłem go w pakiecie z jedynką, to miałem taniej, niż bym kupił samego. To kupiłem dwie gry na raz. Co tam są takie poprawki, jak wtedy, że tam z oświetleniem miałem w pierwszym live'ie problem i poprawili też ten błąd, co się zbugowałem, że grę musiałem uruchomić ponownie, jak chciałem rybę do siatki wrzucić. I wydaje mi się, że on jest tym samym błędem, który zrobiłem na sam koniec live'a drugiego. Więc może już tego nie będzie, nie? Sterowanie to porne do tego względem ruska? No chyba tak. No. Chociaż tak samo jest, nie? Ryby, wędki masz zbindowane 1, 2, 3. Irytujące jest to. Pamiętanie, że trzeba pamiętać, żeby rozstawić siatkę, chociaż no powiedzmy profesjonalnie to wymyślili. Ale ten, odkryłem głupotę, tak? Bo dobra, wyciągniemy rybę, to pokażę, o co mi chodzi. Jak już taki realizm wprowadzili, żeby
że trzeba rozstawić siatkę na początku łowienia. Bierze czy nie bierze? Dobra, wyciągnę to. Wprowadzili taki, powiedzmy, realizm tego, że trzeba ją rozstawić. Tak. No a teraz patrzcie sobie. Powiedzmy, że idę całkiem w inne miejsce połowu. Siatka jest tam. I bym gdzieś był na innym tam miejscu łowienia. To sobie teraz to przechodzimy, naciskamy, wchodzimy w ekwipunek i sobie mogę wziąć i siatkę rozstawić teraz tu. Cyk, siatka jest tu. No. Więc chyba powinien coś zmienić, nie? Wiem, że to by było całkiem irytujące. Bo ostatnio tak mówię, kurczę, no przecież teraz poszedłem sobie tam. Jak rybę złapię, to będę jak ten idiota biegał, żeby wrzucić te ryby tam do siatki. No później patrzę, o. Jak już idą w tą stronę, że musimy rozstawiać siatkę, no to niech zrobią tak, że trzeba ją też zabierać, nie? A nie, że ja sobie ją tam spokojnie wyciągnę, mimo że jej nie mam. O, jeszcze mi zostało 20, 33 gramy. Nie, 330 gramów rybek. Dobra, ale o, to jest fajne. To można sobie wyłączyć. Tam widzę okońgania ryby, które pływają po wierzchu. Fajnie. Ryby Jezusy. Szkoda, że nie mam jakiejś takiej większej ryby. Złowionej. Tam widziałem, że jakieś takie wyciągają w rekordy tygodnia. Ta płoć jest chyba całkiem ładna. Zaraz wam pokażę, co mi chodzi, że tutaj... O właśnie, a propos, to jeszcze teraz dodali to, co ja marudziłem, że fajnie jakby dodali, że idziemy, to możemy góra-dół sobie sterować. A wpadniemy do wody, nie? Popływamy sobie. Ale tutaj nie ma góra-dół sterowania. To dobra, marudzę, nie ma sterowania góra-dół, jak pływam. I uważajcie, jak pływacie na tą staminę, bo jak dojdziecie do zera, to umrzecie. A w ogóle wam pokażę. Pokazać wam, jak się umiera w tej grze? Dobra, pokażę wam. Mało się kto odzywa na czacie, to wam pokażę, jak się umiera w tej grze. Jak za dużo pływacie, zacznie wam się robić ciemno przed oczami. Najpierw się zacznie obraz rozmazywać. Przy bieganiu w ogóle też szybko spada siła. O, teraz się zaczął obraz rozmazywać. A teraz pokażę... czarny ekran. Jeszcze chyba nie umrę, bo nie dotarłem do końca. Dobra, już umarłem. Dostanę minus 100 punktów. To ciekawe, czy się odrodzę... O, właśnie, chciałem pytać, czy się odrodzę przy namiocie, czy się odrodzę przy bazie. Ja się odrodziłem przy namiocie. Tutaj, fishing. O, to właśnie chciałem wam pokazać. Tak mało osób łowi, czy co? Dlaczego nie ma rekordów tygodnia? Co jest grane? Z ciekawości pobiegnę tam do bazy, bo tam też taka tablica była rekordów i były jakieś ryby pokazane, kto tam jest teraz w topce i była jakaś informacja, że te ryby są na 2 dni. O, tu nic nie ma. Może mi się gra online nie pojawiło? Właśnie, co jest grane? Tylko ja wygram teraz w to, czy co? Czy nie? Ostatnio mi tutaj wyskakiwało sporo ludzi łowiących w tym czasie, jak ja. Tylko ja coś miałem z główką, żeby pograć? To jest pytanie. Dziwna sprawa, kurczę. Czemu ja tak nie widzę faktycznie? Bo, no właśnie. Przecież ten... Przecież dużo ludzi... Dużo ludzi wyskakiwało, że się loguje do gry, wchodzi, wychodzi. I ryby ciągnęli jakieś... Aha. Może się tak odbyło. Coś zmajstrowałem. Kamera śledzenia rzutu? Ej, a co to jest? Zaraz sprawdzimy. Tego nie widziałem jeszcze. A, i co jeszcze mówiłem? F2. Ale tam ryba mi bierze chyba.
A dobra, w nosie z rybą. Co to jest F2? Dochód ze sprzedaży ryb, dochód z zadań pokazuje. Złapane ryby. Właśnie na pierwszej transmisji to ja złowiłem chyba tam 10 ryb czy 15. Irytowany byłem bardzo. Całkiem dużą płoć miałem. Czyli ten nieprawda, że ten karaś to był byczy. Ryby utracone, tak, rzucają nimi o ziemię. Tu są rekordy personalne. No, coś tam można pooglądać. To jakieś licencje, rankingi będą. Rankingi to mi się powinno wyświetlić, tylko że nie wiem. Nie wiem, co zrobiłem, dlaczego dzisiaj nie jestem online, nie? Zalogowany. Jakby ktoś coś wiedział, co źle zrobiłem, że nie widzę, że ludzie łowią w grze, to dajcie znać. Ja muszę jeszcze jedną rybkę wyciągnąć, żeby zaliczyć zadanko. O, chodź tu do mnie, chodź. Będzie ryba? Będzie. Chyba będzie. Coś malutkiego, ale będzie. Dużo tych okoni na te czerwone robaki jest. Bardzo dużo okoni. A już się śmiałem, że nie łowię okoni prawie. A wcale nie łowiłem. Gram w tego. Professional Fishing 2. W demo jest do pobrania na Steamie. W opisie masz ten. W opisie masz. Jak klikniesz pokażę więcej, to masz link do Steama. Dobra, to zaliczyłem zadanko. Kliknę ekwipunek, wezmę, zbiorę siatkę i pójdziemy sprzedać też te ryby. Właśnie te ryby nie mają jakiejś tam chyba żywotności. Więc jak sobie zostawiłem ryby w siatce, to mi nie zdechły. Te zadania, jak bierzecie do wykonania, to jest taki realny czas. Realny czas w życiu. Czy jak tam coś klikniecie i wyjdziecie z gry i wrócicie i tam wam no, chcę sprzedać i zostanie wam 2 godziny czy 3, to wrócicie za 2 dni i będziecie mieli te 2 godziny jeszcze. Dobra, za te rybki 200. O, gigantyczna kasa, gigantyczna naprawdę. Taki okoń, ten co mówiłem, że całkiem spory, ile za niego dostanę? 9 srebra. To jest za te największe ukleja dostawałem tyle. Straszna kasa. Jeszcze z 500. Z 500, 600 potrzebuję. Nie, z 500. Bo żyłka, wędka 1,5 i żyłka z 200. Złap rybę ukleja. W czasie 1 godzina. Dobra. Chcecie, żebym to złapał? Czy już koniec? Starczy? Dobra, idę złapać ją ukleja, jak już wybrałem to zadanie. Tylko zrobimy tak. Zrobimy tak. Zmienimy hak na 18. I założymy białego robala. I dawać mi ukleje. Ale klnęłem na to zadanie pierwszy raz, jak to grałem. Dostałem, żeby złowić, nie wiem ile to było, kilogram? W kilogramach chyba ta ukleja była. Kilogram uklei miałem złowić? To była jakaś masakra. Właśnie, a propos tego. Co to znaczy? Przecież tu ja coś zaznaczyłem i mówiłem, trzeba sprawdzić co to jest. To. Kamera śledzenia rzutu. Nie rozumiem, bo chyba nie miało żadnego wpływu. Co? Ja nie widzę, żeby było coś inaczej. Leszczyk. Teraz te ryby wypuszczą. No, dostałem punkciki za to, że wypuściłem tą rybę. Raz, dwa odzyskam to, co straciłem topiąc się. O! Teraz się to wydarzyło, czyli trzeba być na tym trybie, jak oni ten tryb nazywają? Trzeciosobowy? Gra. Trzecia osoba. Trzeba być na trybie trzecioosobowym, żeby ta
Animacja była. Rzutu. Właśnie nie mam kompletnie pojęcia, nie? Muszę przeczytać na Steamie opis. Wow. Jak to wygląda? Muszę przeczytać na Steamie opis tego, jakby takiego. Devsów jest taki opis. Wydaje mi się, że tam opisali ten. Co oni będą chcieli rozwijać w tej grze, nie? Także może coś z tego wyniknie. No może się, nie wiem. Są punkty, te punkty są te, które dostajemy za złowienie tego doświadczenia i tam poziomy rosną. Ale są właśnie też te punkty tutaj. Te punkty konta. To na razie wiem, że mam je, ale mogłem być na punktach ujemnych, jak się utopiłem. Bo na początku też miałem chyba 180 na minusie. No jeszcze, widzicie, pytanie było, co odkryłem w tej grze. Odkryłem. Odkryłem, że można rzucać spławikiem. Można lecieć kamerą ze spławikiem. O, tak lepiej brzmi, nie? To. No i też to już w poprzednim live'ie mówiłem, że wydaje mi się, że jak nam ta kondycja to słowo, kondycja, czyli jak tu poniżej zejdzie połowy, to dużo gorzej biorą. Na białego robaka chyba za daleko rzucam. Ale na którym jesteś? Na tym, który ja wstawiłem, bo jeszcze na transmisji to chyba przedwczoraj. Wczoraj nie byłem tam. Czy wczoraj to było? Przedwczoraj, bo wtedy poszedłem z tego chyba 45 poszedłem na tego. 45 byłem jeszcze na płotkach. No to jeszcze na 45. Też na tym oczku, tylko jak tu idziesz łowić tam, gdzie teraz łowisz w prawo, to trzeba iść w lewo na oczku, to dojdzie do 45. I tam albo te takie krążele leżą, albo masz. Albo obok tych krążeli możesz rzucać też. Już myślałem, że będzie ta ukleja. I tam łowisz na serek. Też biorą na to, co w tamtym miejscu, ale głównie się łowi na serek. Haki tam chyba. Możesz jedynki zaszaleć, nie? I biorą liny, czasem karp, ale z reguły biorą liny i biorą płocie trofki. Ale już jak się skończyło to miejsce, w którym ty stoisz, to Aliuszowi mówiłem, ty idź mi przetestuj do 45 i on tam poszedł. I on tam później ciągnął. O, jaki leszczyk. Czy leszczyki też... Ja wrzuciłem to do siatki, czy nie? No, to leszczyki na białe biorą też. No, jakby się tobie płotki skończyły tam, gdzie jesteś, nie? To 45. Możesz nawet pójść tak, jak masz te zestawy, ale ten, jedną wędkę sobie zrób na serek. Też miałem tam 30 chyba ryb. Ponad w pół godziny. Chyba bym musiał trochę mniejsze przepony pozakładać. Też nie kombinowałem, nie ustawiałem tego. Ale nawet. A nawet. Coś dzisiaj posprawdzaliśmy. Jeszcze mi się nic nie zbagowało, nie popsuło.
Nic się nie zacięło, kolory się nie zmieniły. Trochę ponarzekałem na ten. Porzekałem trochę. Porzekałem. Ponarzekałem trochę na tą oprawę graficzną. Bo się w sumie niewiele zmienia, jak się zmienia między trybami. No, pływałem też, pokazałem, jak się pływa, jak się umiera, nie? Bo niektórzy nie widzieli tego. To chwilę temu to zrobiłem. No, tam na speakerki, na biobajce daje dalej, nie? No i co? I tu mi się nie podoba, nie? Te drzewa mi się nie podobają. Tu jest wszystko ładnie. No, nieźle w sumie to, co widzimy, nie? Tu wędka, tu krążelki ładne są. Tu nawet ta postać wygląda w miarę. Zwłaszcza jak się tego huda wyłączy. O. Nawet. Ale ten las tam, nie? Czemu to jest takie ubogie i kompletnie nie ma znaczenia, czy ustawię niskie, średnie, wysokie, czy ultra, to się nic kompletnie nie zmienia. Tam ten las zawsze wygląda do dupy. Ma wpływ na ten tutaj las. Te drzewa wyglądają na niskich, w ogóle wyglądają tak jak te dalej, a na wysokich wyglądają tak jak teraz. Tak to na przykład ta trawa trzciny, powiedzmy, że ładnie tu są. To już wszystko ładnie. Cześć, cześć. Ale no. No, spławik mi robi salta. Mogli jeszcze to poprawić. Do tego ta wydajność. Jak ten, jak wasz komp zobaczy to tło, to mi wzrasta obciążenie o jakieś. Z 50% obciążenia karty graficznej poszło na 70, nie? Las bardzo zajeżdża. Ale raczej będziecie stać nad wodą. Dobra, dlaczego mi tak słabo bierze? No jeszcze ten robal w miarę wygląda. No, właśnie. Ja tak naprawdę z 10 minut temu mówiłem, że już kończę, nie? Co się wydarzyło? Co ja zrobiłem? Shifta trzymałem, dźwięk jakiś dziwny poszedł. Bagaza odkryłem jakiegoś? Ale to długo leci. Gdzie ja to rzuciłem? Ciekawe, jaka będzie następna mapa, nie? No to jest dobre pytanie. Na razie niech dodadzą coś takiego w ogóle jak mapa, żebym sobie mógł zobaczyć, w którym miejscu na łowisku stoję. Pójdę spać na 3 godziny. Może przy okazji zrobię tego baga, czy nie? Bo podobno go nie ma z tymi teksturami. Dobra, wyspałem się. No nic się nie popsuło. Jest godzina 18, może będą ukleje brały. Zrobię grunt. Muszę huda włączyć. Mam huda włączony? Mam włączony huda. To czemu mnie robię? Nie mogę ustawić gruntu? Może przez to, że szedłem? Dobra, 20 cm. Biały robak i zobaczymy, czy wyciągnę tą ukleję. Sobie głupio odpaliłem misję. Wiem, misja na ukleje to jest najgorsza misja chyba tutaj. Jaką się otrzyma. O co ja to klikałem? Prosto będzie, nie? Tam się szczupaczek rzuca. A ja mam płotkę, no nie. Dawać mi uklejki. Ale ktoś mi wtedy pisał komentarz, czy nie? Co to było? Że jak się łowi tutaj przy brzegu, tutaj na tym moście, jak się już zrobi ten trzeci poziom? Czekajcie. Na trzecim poziomie dopiero macie mady, białe robaki. To tutaj ukleje wchodzą jak szalone. No i w sumie na chleb mi wchodziły chyba dobrze. Takiego fuksa miałem. Muszę to zrobić, nie? Może założę chleb. Dobra, zmieniamy na chleb. Gdzie jest chlebuś? Mi się tą misję wstrętną, co na pierwszym live'ie miałem na te ukleje, na ten kilogram uklei, to zaliczyłem właśnie na samym początku drugiej transmisji. Na tym pomoście. Jakimś fuksem mi zaczęły brać ukleje. Bo to był ten moment, w którym odkryłem, że trzeba zmieniać tą przynętę, jak kondycja jej tam spada na 50%.
A ja wtedy na tej pierwszej transmisji siedziałem i na upartego łowiłem, aż mi się ten. Aż kondycja spadła do zera i trzeba było założyć nową przynętę. I nie wiem, może głupotę gadam, ale wydaje mi się, że to ma wpływ na branie. Mam rybę czy nie? Mam rybę. Siup do wody. To jest animacja, nie? Ryby, ryby, ryby. Dawać uklejkę, dawać uklejkę. Kurczę, w godzinę czasu. Łowię już 12 minut. Brusko bym nie trafił ze spotem, to i tak bym chyba już wyciągnął. Tak się teraz zastanawiam, czy oni zmieniali trochę ten. Czy nie zmieniali wagi ryb. Ale nie wydaje mi się, po 13-13 cm płotka ważyłaby 240 gram. Raczej nie. Nie wydaje mi się. Kurczę, ten to łowi. Zobaczcie, teraz tak ryby wyciągam jedną za drugą, a na pierwszej transmisji jakby ktoś chciał wrócić sobie. I słyszał moją irytację. Naprawdę było źle. Mówiłem, że w Russian Fishingu ciągnę dużo więcej. Gdziekolwiek pójdę, co by znajdę jakieś takie miejsce połowu. A tutaj mi nie brało. A tutaj. O, jest misja zaliczona dzisiaj. Dobra. To ja będę kończył. Misję zaliczyłem. Dzięki za obecność. I za łapki w górę. Mamy zaliczoną tą. No, w końcu, po takim czasie, nie? Chowamy to coś, wyłączymy HUDA i się przejdziemy. Teraz tak, na samym początku tam tłumaczyłem, co zrobili, co zmienili, co wprowadzili, także możecie sobie na sam początek transmisji cofnąć, bo będzie tam za chwilę po tym fruwały w powietrzu, zupełnie inaczej, chodziły w powietrzu. No później spróbuję to może odpalić ten, może, jak mi się uda, raczej mi się uda odpalać transmisję i pobiegam. Nie wiem, czy będziesz w grze, nie? Czy będziesz oglądał. Pójdę na tą Norwegię połowić. Zobaczysz, co tam choinka, jak choinka działa. Dobra. To. I teraz mogłem, zrobię to. Wezmę tą siatkę jeszcze. I co, myślę, że około 22. Wątpię, żebym prędzej mógł, chociaż bym chciał. Zobaczymy, może mi się uda. Idę sobie zjeść kolację, bo już jest pora. Dobra, sprzedamy te ryby. I teraz tak, to. Zobaczymy, ile jeszcze mi tej kasy, jak tak z ciekawości, ile mi kasy będzie brakowało, żeby kupić tą wędkę spinningową. I wtedy na kolejnej transmisji. A czemu tego gościa tu nie widać? Ich o którejś tam godzinie już nie ma? Helgi nie ma. Helga, gdzie ty jesteś? Ona znikła, czy co? Ej, ona... Ona tu jest? Ona jest duchem, czy tam nie można iść? Pani Helgo. No. Czy nie idziesz w prawo tak jak do tych płotek, tylko idziesz w lewo. Na tym oczku.
Ale tego gościa tu nie ma. Helgi wygląda, że Helga się zbugowała i nie wiem. Ona tu powinna stać. A gdzie ona tu powinna stać? Bo tu mi się wydaje, że stała normalnie, nie? Nie da się wejść w to miejsce, jest jakiś bug. Dobra, o której coś, o której godzinie? Ha, ale czekajcie, sklep wędkarski. A, dobra, to się zgadza, tak? Sklep jest do 20, a market rybny jest to od 6 do 18, dlatego gościa nie ma. Nie mogę mu sprzedać ryb. No dobra. To dzięki za obecność, ja kończę. Teraz kolejny raz to mówię. Łapki, dzięki za łapki w górę i suby, bo kilka dzisiaj doszło też w trakcie transmisji. No dobra. To się widzimy, jak się widzimy, jak będę mógł, to odpalę się z Ruska, pójdziemy na tą Norwegię wtedy. Może coś się uda złowić większego? Może jakiś dorsz podejdzie? Sam jestem ciekaw. Dobra. To na razie wszystkim.